Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójcast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. Dla odmiany, ja opowiem jakieś dobre gisze w końcu. E, więc teraz Konrad opowie o Golf Club Wasteland. E, tak dalej zostajemy w temacie sportu. E, I jeszcze wracając do FIFY. E, nie, 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 bro, temu, nie, pf, <śmiech> jeszcze, <śmiech> je, jeszcze na chwilę. Bardzo zostaw zostaw te demony. Temu... Ale to, Nie, ja nie będę pytał o FIFA. Spokojnie. Chcę tylko nawiązać, ponieważ bardzo dawno temu w pierwszym odcinku, czyli wtedy, kiedy to było bardzo dawno temu i nieprawda, wraz z Kacprem kłóciliśmy się o tryby fabularne FIFA. Do czego Kacper zresztą nawiązywał w trakcie swojej um, obszernej recenzji FIFA 22. Swojego kazania. E... Myślę, że to tak. <noise> I tak. No, Kacper zadał wtedy pytanie. Jakiej fabuły ty oczekujesz od gry sportowej? No i, no i dlatego chciałbym odpowiedzieć mu teraz po roku, właśnie tym tytułem Golf Club Wasteland, ponieważ jest to gra sportowa, w której ten sport jest bardzo ważny dla samej gry, natomiast on stoi jednak na tym dalszym planie, ponieważ jest to gra stojąca przede wszystkim fabułą. Już sam tytuł może zdradzać, że coś jest tutaj nie tak, ponieważ No Wasteland, prawda, no nie jako pustkowie, prawda. O co tu może chodzić? No, chodzi o to, że przenosimy się w tej grze do no niedalekiej stosunkowo przyszłości, w której Ziemia została zniszczona przez bliżej niezidentyfikowaną katastrofę klimatyczną. Wydaje mi się, że klimatyczną. Kuba, ty też, ty też w to grałeś. Była ty to jest klimatyczna, po prostu czy... utrzymanie w takim klimacie, że to korporacje zniszczyły świat swoimi działaniami, właśnie klimat i, i te sprawy. No po prostu ludzkość wyginęła, życie na ziemi wyginęło przez, przez to. Ty... No, sami do tego doprowadziliśmy. To jest na takiej zasadzie przedstawione, tak? Tak, ekologizm, no to tak jak mówiłem, katastrofa klimatyczna jakiegoś tam rodzaju, globalne ocieplenie powiedzmy. Psikus polega na tym, że zanim do tego doszło, to elity ziemskie wyruszyły na Marsa z celem jego, jego skolonizowania i tam sobie uwiły gniazdko, pozostawiając nas, biedaków takich jak właśnie Jakuba czy też Kacper. No Kacper to nie, Kacper biednych... to jednak... Jednak nie. No, ja, ja, jasne. Kacper by poleciał. Polska, Polska A, nie wiadomo. On Moja, za chleb 7 zł płaci. I tak. to, ale my tu z Polski B, wiadomo, że w Lublin my byśmy zginęli e, niestety. No i te ziemskie elity stwierdziły, że jednak na tym Marsie jest trochę nudno, a ta Ziemia tak odłogiem zniszczona sobie dryfuje przez tę przestrzeń kosmiczną, więc warto by było te hektary liczne jakoś zużytkować. I stwierdziło, stwierdzili ci ludzie, że z Ziemi zrobią pole golfowe. Także my tutaj trafiamy na Ziemię jako jeden z golfistów, który ma przed sobą 35 dołków bodajże. I w trakcie tej podróży, no, kiedy my sobie tutaj wbijemy tę piłeczkę, poznajemy tajniki i, i samą historię tego, jak, jak w ogóle przebiegały te ostatnie dni ziemi, co tam się działo, jak, jak sytuacja na świecie wyglądała, ale też poznajemy same motywacje głównego bohatera, ponieważ one nie są tak bardzo oczywiste, poznajemy też informacje dotyczące sytuacji na Marsie, bo okazuje się, że może jednak wcale tak nie jest kolorowo na tym Marsie, jak mogłoby się wydawać. Jest to niezwykle piękna gra. To jest bardzo artystyczna gra i ona urzekła mnie już w momencie, kiedy zobaczyłem pierwszy zwiastun, bodajże na E3 tego roku. Ponieważ jest to gra stawiająca na artysty taki graficzny minimalizm, to jest to. Jest... Ale jeszcze ci tak tutaj przerwę. Wiesz, że ta gierka Właśnie? debiutowała już w 2018 chyba, tak? To się na, no w... na Androidach pojawiło. Właśnie dzisiaj o tym usłyszałem. I też byłem zaskoczony. Ja myślałem, że ona wychodzi teraz, dopiero teraz wyszła, ale jak się okazuje, tak jak Kuba mówi, ona dopiero teraz zadebitowała na dużych konsolach. Natomiast wcześniej ona się ukazała chyba na iOS-a i Androida, tak? No, chyba tak, ale fajnie to właśnie tak, że to już jakiś czas temu się pojawiło. A tutaj Ty się zainteresowałeś na E3 i jest normalnie na, na, na Switchu, na PC-tach. Chyba też, nie wiem czy na, na PlayStation, na Xboxie wiem, że jest na pewno. Nie jestem pewny co. Do PlayStation, ale tak kurczę, no w sumie nikt, nikt. Mógł, dużo osób mogło nie zauważyć tej mm, mobilkowej premiery. I to by była wielka szkoda, bo yy, naprawdę ta gra to jest jeden z kandydatów do, mo do moich yy, do tytułu mojej gry roku i przede wszystkim ta sfera audiowizualna się tutaj przebija bo ona ta gra jest bardzo artystyczna grafika ona jest 2D ona stawia na taki minimalizm te rysunki postaci są dosyć uproszczone natomiast w tle przewijają się przepiękne panoramy tych zniszczonych miast jakichś opuszczonych już dawno klubów w których cały czas gra muzyka może jakiś tych takich e baz NASA, powiedzmy tak to nazwijmy i w trakcie całej tej rozgrywki mm, też gra radio i to jest, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która zwróciła moją uwagę najbardziej w trakcie zapowiedzi wersji na duże konsole przynajmniej, I to jest właśnie to, to radio ponieważ cały czas przygrywa nam radio Nostalgia from Mars to, to się tak jakoś nazywa i ta muzyka jest prześwietna po prostu, ona tworzy tak fenomenalny klimat że momentami um, naprawdę idzie się zanurzyć w tej grze. Um, to sobie no ja, miałem, ja te... miałem tak, że w pewnym momencie przestałem grać i po prostu słuchałem. Co, no, audycji. Albo, albo audycji słuchałem, pewnie o tym mhm. opowiesz później. Albo po prostu tych, tych utworów, które tam były. I tak sobie tak sobie siedziałem, i tak sobie słuchałem. I w sumie może nawet lepiej się bawiłem, niż grałem z tego golfa. No tak, no bo nie da się ukryć. No, tutaj fabuła w tej grze sportowej jest paradoksalnie najważniejsza. I Fabułę poznajemy między innymi poprzez notatki zdobywane za wbicie piłki do dołka w jakiejś tam konkretnej liczbie uderzeń. Za to odblokowujemy notatki z dziennika głównego bohatera, który właśnie nam przybliża jego motywację, jego historię, ale też muzyka w radiu jest. Pomiędzy tą muzyką są też nadawane wywiady z mieszkańcami Marsa, który, którzy wspominają życie na ziemi, komentują obecne życie na Marsie, także poznajemy stąd właśnie to, tę sytuację w jakiej znalazła się ludzkość i to naprawdę fascynuje bo to jest taka sama historia głównego bohatera jest dosyć taka wychwytająca za serce mi się wydaje jest, jest dosyć może, może wzruszyć nie chcę tutaj się wdawać w spoilery ale no jest, jest, jest intrygująca a sama fabuła już ogólnie rzecz biorąc ona jednak ma coś takiego w sobie, że skłania do pewnych refleksji na temat tego w jakim miejscu znajdujemy się jako ludzkość, dokąd zmierzamy i jakie kroki możemy podjąć, żeby uniknąć tej sytuacji, że nasza rodzima planeta stanie się kiedyś polem golfowym dla najbogatszych. I cały czas przy tej recenzji opowiadam o fabule, no bo jak już mówiłem, ona jest tutaj najważniejsza, natomiast nie oznacza to, że sama rozgrywka jest tutaj kiepska, bo nie jest ta, ta... mechanika golfa jest całkiem solidna i to nie jest tak, że to jest też samograj, no bo niektóre poziomy naprawdę potrafią... No potrafią przycisnąć gracza do, do, do ściany, bo są wymagające. No trzeba się nakombinować, żeby tę piłkę w odpowiedniej liczbie uderzeń wbić do tego dołka, ponieważ jeżeli przekroczymy ustaloną z góry liczbę, no to ta piłka ulega samozniszczeniu i musimy zaczynać od początku, a te poziomy są całkiem złożone, no bo to nie jest jedno wielkie zielone pole z ewentualnymi stawami czy drzewami, to jest zaadaptowana na potrzeby golfa, planeta, więc te kolejne dołki znajdują się właśnie jak mówiłem w klubie jakimś w stacji metra gdzieś w jakimś zdewastowanym zoo także tu jest i trzeba czasami po schodach tę piłeczkę wbijać czasami ją przebijać nad studzienkami kanalizacyjnymi nad jakimiś rzeczkami żeby ona tam nie utonęła także jest to wymagające jest dużo te skrótów tutaj jeżeli znajdziemy powiedzmy Jakąś rurę, do której tą piłeczkę zdołamy wbić, no to ona potrafi czasami przez 3-4 planszy przelecieć i wpaść prosto do dołka. Także takie skróty tutaj też są. Natomiast jeżeli chcielibyście się skupić na samej fabule, to twórcy również to przewidzieli, bo jest tryb fabularny. Po prostu wtedy sprowadza się to do tego, że nie mamy tej ograniczonej liczby uderzeń, więc ta piłka nigdy nie ulega samozniszczeniu. Możemy ładować w tę piłę. Ile tylko chcemy. Natomiast wydaje mi się, że pewne, pewien, pewien trud w tym wszystkim dodaje tej grze takiego animuszu. Inaczej ona by się bardzo szybko stała nutna. No bo to zaro jakiegokolwiek wyzwania, odbijanie piłeczki bez mm, większego sensu, bez jakiegokolwiek. Yy, ograniczenia, no to no nie jest to zbyt ciekawe, zresztą nawet yy, z tym ograniczeniem, który wbudowanym w grę yy, ten gameplay momentami po, potrafi znużyć, o czym yy, no mówił Kuba, też wspominał. Yy, no bo to jest jednak golf to jest yy, odbijanie piłeczki bez, be, bez przerwy. Także jeżeli tego nie lubicie, no to może być różnie, natomiast wydaje mi się, że po samą grę warto sięgnąć ze względu na walory artystyczne oraz na samą fabułę. No, ty mi już tego Golfa chwaliłeś wcześniej w prywatnych rozmowach i szczerze powiem, że e, łamie się, bo jeszcze ten klip, co wrzuciłeś na Twittera swojego prywatnego, on wyglądał tak, tak dobrze, tak jakby hipnotyzująco, że no, no nie powiem, nie... Chodzi mi ta gra po głowie i, i chciałbym nią naprawdę zagrać. Ona też nie jest droga, chyba. Ona, ona kosztuje stosunkowo mało, a mówię, no, ta muzyka, ta oprawa graficzna i to w połączeniu jeszcze z tym takim bardzo prostym jednak gameplayem, no bo jakby gra się praktycznie lew lewym analogiem i przyciskiem A, kiedy chcemy uderzyć, przynajmniej na padzie Xboxowym. No sprawia to, że tak jak mówisz ta gra potrafi zahipnotyzować, potrafi wprowadzić w taki stan zen. To jest świetna gra dla relaksu w ogóle, zwłaszcza, że ta muzyka ta, to stan, jest muzyka stan elektroniczna. Zen. Jak ci piłeczka z platformy spadnie o milimetr, już widzę ten stan zen. No ale widzisz, ale wtedy możesz włączyć sobie tryb fabularny i nie musisz się tym kompletnie przejmować, po prostu sobie odbijasz, słuchasz muzyki, chłoniesz to, jak tam wygląda życie na Marsie i jest super. I na, sto, na, na 100% to jest sposób, w jaki ja właśnie bym grał w tę grę. Ja, ja, ja Cię, nie, ja ja nie cię Konrad, słyszałem wcześniej, w jakim ty stanie zen jesteś. W jakim stanie zen byłem? <laughs> jebać wszystkich, jebać wszystko. No bo ale to no wtedy nie rozmawiałem o golfie, tak? Jakbym wcześniej porozmawiał o Golf Club Wasteland, to bym był w stanie zen, a, to, a nie byłem. Dopiero teraz się wprowadziłem w taki stan, bo to jest naprawdę super gra. Jedna z lepszych, jakie, jakie wyszły na duże konsole w tym roku, i jeżeli, tak no, napisałem o tym na Twitterze, jeżeli jest jedna gra, którą mielibyście w tym roku kupić, yy, za, tylko jedna, to właśnie to powinno być Golf Club Wasteland, yy, żeby pokazać, żeby wesprzeć twórców i pokazać, że yy, takie produkcje warto wydawać, a nie tylko kurwa Rogaliki, Rogaliki yy, i Pixel Art. No. no ta gra się spośród tłumu, tłumu wyróżnia. Jestem zachwycony. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!